Pierwszy dzień nowego 2023 roku. Witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy codziennika biblijnego. Witam jeszcze w scenerii świątecznej i w atmosferze świątecznej. I w zasadzie może trzeba by było u progu nowego roku sobie życzyć, żebyśmy taką scenerię, a przede wszystkim atmosferę świąteczną mogli nieść każdego dnia tego roku. I niech to będzie takie pierwsze moje życzenie. A w roku 2023 będzie nam towarzyszyło słowo z pierwszej Księgi Mojżeszowej z 16 rozdziału i 13 wiersza, czyli hasło biblijne, o którym powinniśmy pamiętać, do którego możemy sięgać każdego dnia rozpoczynającego się dzisiaj roku. A brzmi ono: Tyś Bóg, który mnie widzi. Moi drodzy, być może kiedy uświadomimy sobie, że oto Bóg zna nas doskonale, zna każdy nasz krok, widzi każdy czyn, mało tego, dodam jeszcze, że zna nasze myśli, to może obezwładniać, a może nawet i paraliżować, bo my chyba tak byśmy nie chcieli, nie chcemy. A przecież z drugiej strony sami nieraz otwieramy się na zewnątrz, niejako obnażamy, ukazując wiele, nieraz nawet i intymnych rzeczy w mediach społecznościowych. Ilekroć włączamy nasz telefon, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że też jesteśmy obserwowani i śledzeni. I w zależności, co oczekujemy od Boga, a jaka jest nasza relacja do Pana Boga, to te słowa Tyś Bóg, który mnie widzi, mogą rzeczywiście paraliżować, ale mogą wnosić radość. Drodzy, zachęcam też, żebyśmy sięgnęli do psalmu 139. Tam psalmista przyznał i wyznał: ogarniasz mnie z przodu i tyłu, nigdzie nie umknę przed Tobą. Zresztą próbował umknąć przed Panem Bogiem prorok Jonasz i wiemy, jak to się skończyło. Myślał, że ucieknie, że odpłynie, ale przecież Pan Bóg widział i znał każdy jego krok. Ale wracając do autora psalmu 139, on cieszy się i prosi Pana Boga: badaj mnie, poznawaj moje serce i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. I tutaj te słowa teraz hasła biblijnego nabierają nowego znaczenia, nowego wymiaru. Bo jeżeli Bóg, który mnie widzi, zna moje ścieżki, chce mojego dobra, to ja się Mu powierzam i chcę, żeby mnie prowadził, żeby mnie strzegł przed różnego rodzaju zasadzkami, które szykuje na mnie szatan, żeby rozświetlał drogi i ścieżki mojego życia. Te słowa Tyś Bóg, który mnie widzi, wypowiedziała Hagar w trudnej dla siebie chwili. Chciała uciec od swojej pani, od Sary, a była brzemienna, była w ciąży. I znalazł ją Pan Bóg i powiedział do niej: co tu robisz? Wróć do swojej pani. Usłyszała też, kim będzie syn, którego urodzi. I Sara po tych słowach zapewnienia, że Pan Bóg będzie z nią, wyznała właśnie: Tyś Bóg, który mnie widzi. Moi drodzy, dzisiejszy dzień to też święto nadania Dzieciątku imienia Jezus. Jezus, Bóg ratuje, Bóg zbawia. U ewangelisty Mateusza znajdujemy jeszcze inne imię, zapowiadane już przez proroka Izajasza, Immanuel, co znaczy Bóg z nami. Bóg z nami. W Jezusie wkroczył w naszą codzienność, w nasze życie. Zna, co to znaczy ludzka nienawiść, złość, samotność, opuszczenie. I widzi nas w naszych troskach, w naszych cierpieniach, w naszych doświadczeniach. I ja dziękuję, że te słowa, Tyś Bóg, który mnie widzi, będą mi towarzyszyły przez cały rok. Panie Boże, proszę, abyś mnie prowadził,
abyś mną kierował, aby Twój wzrok nie odstępował ode mnie. I życzę, żeby to była i wasza modlitwa, prośba, a Bóg niech was widzi i niech wam w każdego dnia błogosławi.